Klaudia L. Dursi o wczesnym macierzyństwie, miałam poczucie straty. Klaudia L. Dursi została mamą, gdy miała zaledwie 19 lat. Teraz prowadząca hotel Paradise w szczerym wywiadzie Gorzko opowiedziała o trudach nastoletniego macierzyństwa. Choć Klaudia L. Dursi chętnie dzieli się w sieci szczegółami swojej codzienności, pokazując w mediach społecznościowych nie tylko kolejne projekty zawodowe, ale też partnera czy synów, to do tej pory dość oszczędnie wypowiadała się na temat swojej przeszłości i wczesnego macierzyństwa. Tym razem zrobiła wyjątek. Niedługo po 14 urodzinach starszego syna, prowadząca hotel Paradise udzieliła szczerego wywiadu, przyznając, że urodzenie dziecka w wieku 19 lat bardzo wpłynęło na jej życie i postrzeganie świata. Co więcej, jej rzeczywistość nie zawsze była kolorowa. Klaudia L. Dursi o nastoletnim macierzyństwie, miałam poczucie, że ta sytuacja coś mi zabiera. Klaudia L. Dursi szturmem podbiła polski showbiz i w zaledwie kilka lat wyrosła na jedną z największych gwiazd grupy TVN. Pomimo iż wcześniej pojawiła się w takich produkcjach jak Chrzest czy Jak się pozbyć celulitu, to dopiero udział w Top Model, gdzie została pierwszą w historii zwyciężczynią złotego biletu, sprawił, że z nieśmiałej krawcowej z aktorskimi ambicjami przemieniła się w pewną siebie modelkę i prezenterkę telewizyjną. To wtedy fani formatu dowiedzieli się również, że ciemnowłosa piękność jest mamą dwóch synów, a starszego z nich urodziła zaledwie w wieku 19 lat. Niedawno Klaudia L. Dursi świętowała 14 urodziny starszego syna, publikując wzruszający post, w którym wyznała: mając 19 lat urodziłam synka i choć zawsze chciałam być młodą mamą, bywało różnie, pisała wtedy na Instagramie Klaudia L. Dursi. Teraz w rozmowie z mediami pierwszy raz tak szczerze otworzyła się na temat wczesnego macierzyństwa. Macierzyństwo w każdym wieku jest wymagające i trudne i chyba w każdym wieku kobieta czuje, że coś jej zostało odebrane. Ja tak również miałam, wyznała Klaudia L. Dursi w rozmowie z Co za tydzień. Klaudia L. Dursi w najnowszym wywiadzie opowiedziała o poczuciu straty, jakie towarzyszyło jej na początku macierzyństwa. Nie miałam nawet 20 lat, kiedy zaszłam w ciążę. Ja tego nie planowałam, ale zawsze chciałam zostać młodą mamą. Miałam poczucie, że ta sytuacja coś mi zabiera, że coś mi ucieka, a w mojej sytuacji tak było naprawdę, ponieważ zostały mi zabrane kontrakty, moja praca, nie mogłam robić sesji zdjęciowych, kampanii, wyznała. Nie ukrywa także, jak wielki strach jej wtedy towarzyszył. Wtedy czuło się wielki strach, że coś się zrobi nie tak, jak nauczyć się być dobrą mamą? Co jest dobre, a co złe? Kiedy karmić? Jakiego kremu używać? Bujać czy nosić? Tych pytań było wiele, ale metodą prób i błędów trzeba się było uczyć i obserwować. Jednocześnie prowadząca hotel Paradise podkreśliła, że to właśnie dzieci są dla niej motorem napędowym do działania. Musimy jednak pamiętać o tym, że kiedy decydujemy się na macierzyństwo, to nie jesteśmy do końca tylko mamami. Dziecko się rodzi, dorasta, jest bardziej samodzielne, a my nadal jesteśmy młode i możemy kontynuować to, co przerwałyśmy w tamtym momencie. Mam poczucie, że przez dzieci z jeszcze większą chęcią i motywacją to robię, bo mam dla kogo się spełniać, budować przyszłość. Dzieci są dla mnie dużym motorem napędowym i motywacją, żeby być lepszą wersją siebie.
W rozmowie z Co za tydzień Klaudia El-Dursi wyznała również, że choć początkowe poczucie straty było dla niej bardzo odczuwalne, to patrzenie na dorastanie dzieci napawa ją ogromną dumą. Na początku nie byłam taką optymistką. Również przeżywałam ten okres, w którym miałam poczucie straty i czasu, który mi ucieka, ale bardzo szybko okazało się, że tego czasu nadal jest wiele, a okres ciąży i dojrzewania dzieci jest tak cudowny, że rekompensuje ten czas. W najnowszej rozmowie z mediami Klaudia El-Dursi wyznała również, że z ojcem starszego syna rozstała się, gdy chłopczyk miał zaledwie kilka miesięcy. Teraz wraz z nowym partnerem tworzy szczęśliwą rodzinę, wychowując dwóch synów. Co więcej, nie wyklucza, że ich rodzina niebawem może się powiększyć. Temat ciąży jest poruszany u nas co chwilę i cały czas nie ma tego odpowiedniego momentu, przyznała w rozmowie z Co za tydzień. Spodziewaliście się, że Klaudią El-Dursi targały tak skrajne emocje?